Witajcie w kolejnym przeglądzie nowości. Witajcie w sklepie Cybu. Zapraszam do oglądania. Już nie wiem, który to przegląd nowości, ale kolejny. I mamy znowu dużo rzeczy. Troszkę zaniedbaliśmy przegląd nowości, dlatego teraz nadrabiamy. Zaczniemy od lewej. Od lewej zaczniemy może od fajeczki. Troszkę będzie pomieszane, bo nie zmieściliśmy wszystkiego, nie wiedzieliśmy, jak to ułożyć. Nowe kolory Alphabit, troszkę też zmieniony design, bo już teraz mamy taki dosyć nalepiony, wystający, metalowy emblemat z napisem Bit. I to wygląda bardzo luksusowo. Nowe kolory, nowe takie zdobienie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to właściwie wszystko to samo, ale na pewno bardzo ładne te kolorki i to fajnie będzie nam rozszerzało kolorystykę Bita. Zostajemy przy fajkach. Dwa maluchy. Tego malucha już znacie, a tam dwa nowe kolory przyjechały. Miętowy, jakiś chyba forest, takie dwa zielone, bardzo ładne kolorki. No, Mouser umie robić kolorki. Wszystko oczywiście sfitowane pięknie z ustnikiem, z wężem, także można cały piękny komplet kolorystyczny dobrać. I dosyć duża nowość, już nie ma Vaero One modelu 2, który był przez bardzo długi czas, około bardzo lubiliśmy. Teraz jest model 3 i dosyć mocno jest zmieniony, ponieważ wyglądając, patrząc tak jakby na zewnątrz, to wygląda właśnie tak samo, ale teraz już sleeve się nie odkręca. Odpowietrznik mamy tutaj z pomiędzy talerzyka, pokrywki, no tutaj pomiędzy tymi dwoma elementami wlatuje dym i też troszeczkę inne złączenie tutaj węża. Pod kątem zasady działania jest właściwie ta samo, tylko po prostu mamy fajniejszy teraz odpowietrznik i tak samo bardzo dobrej cenie. Przechodzimy na skrajne lewo, dwa nowe węgielki, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze dojadą. Z Gresko już mamy bardzo dużo, mamy ćwiartki koła, mamy 25, 26, mniejsze opakowania, większe opakowania i to jest węgiel orzechowy, także zupełnie coś innego niż kokosowy, troszeczkę więcej popiołu, ale za to nie śmierdzi, na pewno bardzo warto spróbować. I druga firma Black Coco, kiedyś jak sklep po Cybu powstał, zaczęliśmy od Black Coco, ale potem przez bardzo długi czas mieliśmy, nie mieliśmy, zawiłości były różne, wracamy do Black Coco. Teraz w tym momencie mamy 27, jeszcze nie są online, ale lada moment będą. I będą 26, 25, czwartki koła, 1/4, 1/3 koła, 22, czego to nie będzie. Będzie wszystko z Black Coco. Przechodzimy do cybuchów. Mamy od Konga nowy model, kolejny model, w środku to samo, ale nowa buźka. Bardzo ładnie wygląda, Reptilian. Taka się z kolaboracja jakiegoś Shishabaru i Konga. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, więc jak ktoś lubi, to mamy parę do popisu. No i tutaj mamy bardzo dużą, nową firmę, która wjechała. Firma Hispaka Shimba, HC w skrócie. Bardzo długo mieliśmy model HC Black Edition. Bardzo fajny funnel budżetowy, który bardzo lubimy. I postanowiliśmy zamówić od nich więcej modeli. Prosto z Hiszpanii nas przyjechały i naprawdę Hiszpania robi dobre cebuchy, musimy przyznać im dobre cenie. Bardzo dużo przyjechało faneli pod folię. Ci, którzy lubią palić właśnie na folii, na przykład Tangersa, albo na jakieś blondy. Bardzo, bardzo porządne cebuchy, ciężkie, porządnie wykonane, ale też i bardzo fajne masty. Niestety wam nazw nie powiem, bo są bardzo trudne, że musimy się tego wszystkiego nauczyć, ale wszystkie cebuchy z HC są bardzo dobrze wykonane i myślę, że jak zrobimy kolejne zamówienie troszeczkę bardziej pod kalaudy, to będą naprawdę hity sprzedaży. Na przykład taki bardzo fajny mamy cebuszek z taką pokryweczką. Super to wygląda. I designersko dopieszczone to jest w takiej cenie. Bomba. I też przyjechało od Apo. Wcześniej był Apo Mini, ten też jest Apo Mini, tylko jest jakiś osmonowy model. I ten Apo Mini, on był troszeczkę taki inny. Ten też jest inny, bo tamten był taki, że można było palić go na kalaudzie. W sensie bez ringa. A tutaj już potrzebny jest ringo, bo jest tak super płytki, że bez ringa nie da się palić. I właśnie wymyślili taki cebuch, żeby było z ringiem, żeby było stabilnie, tak, no bo po to się kupuje Apo, żeby mieć ringo, żeby wszystko kalał był stabilny. I taki model, który się nam w tym przypadku sprawdzi, jak ktoś nie chce za dużo nabijać. Mouse wypuścił nowe szczypce, to chyba ich jedyne szczypce sprzedaży. Model Flare, mają bardzo ładny taki silikonowo tutaj nakładkę, taka bardzo przyjemna, taki soft touch, przyjemny taki feeling jest. I same szczypce są w kolorze czarne, to są srebrne, nie są tanie, ale naprawdę są bardzo fajnie wykonane i bardzo przyjemne w użytkowaniu. Następnie dwie nowe nakładki od firmy Onmo. I mamy wersję, taki był nasz zamysł, bo mamy jedyna czarna nakładka, jaka sprzedaży, to jest Calot Lotus plus Nils. I mamy jeszcze Zeppelin, ale zupełnie inny. I Lotus jest dosyć drogi, dlatego szukaliśmy czegoś czarnego, też dobrze wykonanego. I trafiliśmy na firmę Onmo.
sprzedawane jest bez pokrywki i tak samo bardzo fajnie się pali i wzięliśmy do kompletu też jest srebrna, czyli kolejna nakładka w naszej ofercie. Następna nakładka, dosyć ciekawa, od firmy Apocalypse i to jest model Zeus. I ona jest nakładka szklana, ma takie maski gazowe, złote, oprzyczepiane jako takie podpórki dla górnej części. Pomiędzy mamy szkło, czyli widzimy, jak ten węgielek tam się pali, mam do tego pokrywkę, taka bajerkowata nakładka. Przechodzimy do usników personalnych. Pojawiły się z powrotem modele personalnych usników od Vairo. Mamy chyba Rose Gold, Gold, Black, czyli stylowe usniki personalne w bardzo dobrych pieniądzach. I w tym przypadku zamiast jakichś smyczek Vairo zaczęli dawać takie naszyjniki. Akurat ten naszyjnik mi się nie podoba, mimo że jest dobrze wykonany, ale zawsze można zmienić, przywiesić na przykład naszą cobuchową smyczkę. Albo możemy przywiesić przepiękne, ręcznie robione koraliki. To są specjalnie robione koraliki właśnie pod usniki personalne i są prześliczne, w różnych kolorach, skoły wulkaniczne, różne kamienie. Nie są tanie, ale są bardzo, bardzo ładne. Ja osobiście bardzo zawsze marzyłem, żeby mieć takie koraliki w sprzedaży, ale bardzo ciężko je znaleźć, bo są jakieś tam, ale kiepsko wykonane, a te są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Nowe smaki od Starline'a. Ileś tam tych jest, teraz Starline'ów mamy ho, ho, ho i jeszcze więcej, także kolejna firma mocno rozbudowana z jasnymi tytoniami. I przechodzimy do takiego małego gadżetu, który nam bardzo, bardzo świeżutko przyszedł. I to jest taki czyścik do dzbana magnetyczny. Mamy tam taką poduszeczkę, takie wymienne gąbki na tym mamy i do tego taka rączka magnetyczna. I wkładamy to do dzbana, łapiemy tym magnesem, jesteśmy wtedy w stanie umyć w środku każdą szczelinę tym magnesikiem. I ten magnesik bardzo mocno trzyma, także bardzo fajny czyścik do bardzo trudnych do umycia dzbanów, albo na przykład jak mamy bardzo jakieś trudne, ciężkie zabrudzenia, że nie jesteśmy w stanie tam żadnym jakoś wyciorem dotrzeć z odpowiednią siłą, to taki wyciorek magnetyczny nam to umyje. Przechodzimy do bardzo mocno półki premium. Shisha Turbin. Mieliśmy, nie mieliśmy, mamy znowu. I mamy komplet wszystkiego, i akcesoria do czyszczenia, i te różne nakładki. To jest nakładka do nagrzewania nakładki, tak jak na filmiku z Frankfurtu, jak co byliśmy na Shisha Messe w tamtym roku, się śmialiśmy z tego, ale no, działa. No i przeróżne kolory Shisha Turbin. Właściwie technologia się prawie w ogóle nie zmieniła. Cały czas jest to najlepsza rozpalarka na rynku. Swoje kosztuje, ale za to, żeby być najlepszym, to trzeba też niestety zapłacić. I na koniec jeszcze dwie fajeczki. Legend mieliśmy, nie mieliśmy, bo niestety z czynnikiem były problemy, ale na szczęście już się zrobiło tak, że już jest czynnik w porządku. I mamy taki nowy model. Jest to model Art, który ma tutaj nagrawerowane na tej głowicy adapterów takie ładne różne wzorki. I ciężko mi powiedzieć, czy to jest grawer, czy nie, ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze. I ciężko mi tak sobie wyobrazić, jak to może być odlane, więc to chyba jest grawer. I w tej części właśnie głowicy adapterów i tutaj pod talerzykiem są wygrawerowane. Tylko kolor złoty, korpusy białe bądź wiśniowe. Ale jak kupujemy białe, to tak wiśniowe dostajemy w komplecie. Tylko się przypomnijcie, bo trzeba to zapomnieć, żeby dać. I na sam koniec kolejna propozycja dla osób, które nie chcą za dużo wydać, a chcą mieć fajkę stalową. I jeszcze w dobrym secie. To jest fajeczka No Name ze stajni Alfa, jakby Alfa dla nich produkuje, więc to jest ta jakość wykonania, więc mamy pewność, że jest wszystko bardzo w porządku. Dodaliśmy szczypce, Solarisa, Clouda i to wszystko za 369 zł razem z dzbanem. No to drugiej takiej fajki stalowej w takim komplecie w takiej cenie nie ma. Więc zamiast brać jakiegoś tam Maluxa, dokupować cybuch, tu mam wszystko zrobione ze stali, dobrym cybuchem, szybcami, czyli taki killer pod względem fajek aluminiowych. Warto tylko właśnie to brać. Jedyne, co mi się nie do końca podoba, to że rurka zwężeniowa jest dosyć krótka, ale mamy to poprawić w kolejnym modelu. Niemniej jednak testowaliśmy, pali się bardzo dobrze. Trochę tego było, ale się udało wszystko powiedzieć. Do zobaczenia przy kolejnym przeglądzie nowości. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Te, co były, te, co będą, subskrybowania. Niech Dym Gęsty będzie z wami. Hej!